Nazywam się Lahut Tuma, jestem z Syrii, mam 35 lat. Przyjechałem do Polski w styczniu 2014 roku, ponieważ wraz z bratem, podobnie jako miliony naszych rodaków. Z wykształcenia jestem farmaceutą, prowadziłem w Syrii swoją aptekę i też pracowałem w firmie farmaceutycznej. A kiedy zaczynało się u nas wojna, nie myślałem wyjeżdżać z Syrii, ponieważ jako farmaceuta uważałem, że moja rola jest pomaganie ludzi. Podczas wojny brakuje lekarstw, więc musimy produkować je dla ludzi. Dlatego przez 3 lata pracowałem w czasie wojny. Jednak sytuacja stała się bardzo niebezpieczna. Bo wyjeżdżać z domu do pracy i z powrotem było niebezpieczne. W każdym momencie mogliśmy tracić życie. I dlatego zastanawiałam się na przyjazd do Polski. Najpierw mieszkaliśmy przez miesiąc w oporze dla uchodźców. Potem prowadziliśmy do Warszawy. I zaczynałam chodzić na kurs języka polskiego 2 razy w tygodniu. Potem nie mogliśmy kontynuować kursu na wyższym poziomie, ponieważ nie było nowego projektu. I zacząłem uczyć się w domu. Chcieliśmy, żeby wyjeżdżać po polsku, ponieważ najpierw to jest było bardzo spokojne. Po drugie, podróż był bezpieczny, tak? I dlatego nie było łatwe, ponieważ my przyjechaliśmy do Polski nielegalnie, ponieważ nie mieliśmy ambasada i było też bardzo trudno dostać wizy. I dlatego wyjechaliśmy do Rosji, a potem do Białorusi i wtedy przyjechaliśmy pociągiem do Polski. I pierwszy raz nie puścili nam wejść do Polski. Jeszcze raz wróciliśmy do Białorusi, ale z drugiego razu puścili. Ja przyjechałem z bratem. Od lutego 2015 roku dostałem pracę w firmie farmaceutycznej w Starogardzie. Od września 2015 roku zaczynałem pracować w Warszawie. Po nowym roku rozwiązany za mną stosunek pracy bez podania przyczyny. Jak się później okazało, zwolniono mnie ze względu na problem z napływem uchodźców do Europy. Obecnie nie pracuję i szukam pracy. Nie było łatwe, ponieważ pierwsza praca to jest w Polsce. Nowa kultura, nowi ludzie, też mój język nie bardzo mi pomoże, tak? Ale bardzo postarałem się i moi koledzy bardzo mi pomogli. I też miałem naprawdę bardzo dobra relacja z nimi. To jest, ja nie miałem ni żadnych problemów, tak? Tutaj w Polsce. Ale kiedy już po nowym roku już codziennie jest jakiś program, tak? Przez telewizor. Teraz już uważałem, że coś się zmieniło z nami. Na przykład wcześniej, kiedy ludzie pytają, skąd jesteś, kiedy ja mówię, że jestem z Syrii, mówią, szkoda, ponieważ u was jest wojna. Ale teraz ja nie widzę to relacji. Tak? To jest mój kraj, tam urodziłem się. Tam jest moje rodzice i moi najmłodszy brat. Mają bardzo trudną sytuację. Ja cały czas myślę o nich. Masz z nimi kontakt? Tak, czasami mam kontakt z nimi. Ale to zależy z internetu. Jeżeli jest internet, to mamy kontakt. Było bardzo trudno, ponieważ na przykład straciłem pracę, miałem aptekę, pracowałem. A potem, kiedy ja przyjechałem, to jest prawie wszystko straciliśmy. To jest, przyjechałem do Polski już jakby bardzo mało pieniędzy mam. Najtrudniejszy moment, ja tak uważam, kiedy my czekaliśmy na socjal, to jest był
To jest bardzo trudny moment, tak? I zawsze myślę, dlaczego tak się stało z nami. Na przykład mieszkaliśmy bardzo, bardzo dobrze, wszystko mieliśmy. Najpierw, kiedy ja przyjechałem do Polski, nie miałem nikt. Prowadziłem do Warszawy, już poznałem kilka osób. Oni tak mi bardzo pomogli, na przykład jeżeli chodzi o szukanie mieszkania, ponieważ było bardzo trudno znaleźć, wynajmować mieszkanie. Język nie znam. Bardzo mi pomogli, szukali i też poszliśmy razem. Rozmowa z przyjacielem, na przykład, żeby wynająć. Wszystko zrobili dla nas, mieliśmy swój pokój, ale to jest pierwszy raz w życiu, że my tak mieszkamy, tak? A to jest, no oczywiście było trudno. Co było dla ciebie najtrudniejsze? Kiedy pożegnałem rodzica, nie wiem, że będziemy wrócić do Syrii, czy nie wrócimy. To jest był bardzo trudny moment. Uważam, że musi być bardzo dobry program integracji dla uchodźców. Muszą być więcej przygotowani. Na przykład jeżeli chodzi o kurs języka polskiego, to jest bardzo mało godzin. Druga rzecz, chodzi o finansowanie od państwa, ponieważ bardzo mało, wystarczy tylko na wynajmowanie mieszkania i tylko przez rok. A to rok to jest nie wystarczy, żeby człowiek zacząć nowe życie, tak? Ponieważ najpierw on musi uczyć języka polskiego i polski język naprawdę, on nie jest łatwy, tak? I nawet dwa razy w tygodniu to jest bardzo mało. I wtedy już zaczynają szukać pracy, a w końcu oni będą pracować w jakiejś restauracji, tak? A tutaj zaczyna bardzo ważny problem, że zaczynają pracodawcy wykorzystać ich, ponieważ to jest pierwsze pytanie, mówię, że jesteś uchodźców, język nie znasz i w taki sposób już zaczynają żyć, tak? Mieszkałem tu tak 2, 3 albo 4 miesięcy w bardzo trudnej sytuacji. Nie chodzą do szkoły, na przykład zawsze myślają, co jutro będzie. Dzisiaj ja pracuję, jutro może być nie będę pracować. A kiedy na przykład ten program integracji dla uchodźców, kiedy skończy, potem co będzie, to jest pytanie. Ale ja mówię, że jeżeli chodzi o Syryjczycy, naprawdę, oni bardzo dobrze mieszkali w Syrii i oni są bardzo pracowici. To jest my nie przyjechaliśmy tutaj, żeby żyć asocjalnie. Przyjechaliśmy, żeby żyć normalnie, a możemy pracować, jeżeli kto ma swój zawód, żeby pracować w swoim zawodzie. Tak. Jakie prace myślisz? Uchodźca może dostać w Polsce. Są bardzo dużo osób przyjechali do Polski, oni są kształceni, ale niestety nie mogli wykorzystać swój dyplom, ponieważ jak ja mówiłem, że bardzo mało godzin języka polskiego przyjechali tutaj bez pieniędzy i już zaczynają pracować w restauracji. I dlatego już oni nie mogą wykorzystać swój dyplom. A to jest problem. Też taki ludzie, też oni mogą pracować w Polsce, pomagać Polakom, tak, żeby współpracować. Czego najtrudniej było ci się przyzwyczaić w Polsce? Żeby dobrze rozumieć Polacy, jak oni myślają, tak, jak mi będzie mi traktować z nimi, ponieważ jak ja mówiłem, że inna kultura to jest była trudniejsza dla mnie. Jakie widzisz różnice kulturowe między Polską a Syrią? Tutaj ja tak wiedziałem, że trochę jest ludzie tak tutaj lubią na przykład mieszkać samodzielnie. Na przykład u nas my więcej lubimy rodzina, tak?
To jest, wiedziałem, że to jest trochę różnica między nami, ale w ogóle nie. Muszę rząd wspierać na. Druga rzecz, media też muszą być, mówi prawda o nas, kim my jesteśmy. Trzecia rzecz, trzeba był na przykład więcej przygotowany program dla integracji i mogą skorzystać z innymi krajami, tak? Jak oni mają program integracji. Widzę różnicę, że tutaj jest spokojna. Ludzie normalnie chodzą do pracy bez żadnych problemów. W sklepach wszystko jest stabilne. Co człowiek chce dostać, on może. I bardzo łatwe. Nie jak w Syrii, na przykład nie ma prądu, nie ma woda. Czasami nawet dostać jedzenie to jest czasami była bardzo trudno. To jest zależy od drog, tak? Zamykają drogę, ponieważ jest jakiś park, wtedy bardzo trudno ludzi dostać jedzenie, tak? Nawet może być droga będzie zamknięta 2 tygodnie, tak? A wtedy już cena idzie do góry, tak? A oczywiście, że tam już nie ma pracy, że ludzie nie mogą chodzić do pracy codziennie. Na przykład, kiedy ja pracowałem nawet, spaliśmy w firmie przez miesiąc. Czy ludzie dostają tam jakieś pomocy? Tak, dostają pomocy. Moi rodzice, oni są już na emeryturze. Kościoła im pomagać. Co miesiąc kościoła daje dla wszystkich rodzin, na przykład jedzenie. Na przykład olej, ryż, takie rzeczy. A co myślisz o bezpieczeństwie w Polsce? Ja myślę, że sytuacja jest bardzo dobra. Czujesz się bezpiecznie? Tak, bardzo. No, czasami wrócę do domu o 4 albo o 5. Nie miałem żadnych problemów. Czy w ogóle spotkałeś się z jakimiś problemami na tle twojego pochodzenia? Nie, na razie nie spotkałem się, jeżeli chodzi o osobiście. Tak? Oglądałem kilka programów, ale tylko polska media pokaże, co inny kraj też pokaże. Tak? To jest, i czasami ma swój... Nie wierzyłem, że polska media bardzo dobrze wspiera uchodźców. Tak uważasz, że wspierają uchodźców? Nie wspierają. Uważam, że muszę być jakiś, pokazać jakieś programy. Syrii. Jak Syria była, o historii Syrii, jak ludzie na przykład mieszkali w Syrii, jak była dobra relacja między ludźmi, na przykład między muzułmaninem i między chrześcijaninem. To jest super, ponieważ ja uważam, że u nas była bardzo dobra relacja między ludźmi. Nawet nie myśleliśmy na przykład, że kogoś jest chrześcijaninem albo kogoś jest muzułmaninem, nawet nie pytaliśmy, tak? To jest, uważam, było bardzo dobre. Ponieważ w Syrii kilka kultur jest, tak? Ale wszystko było super. Zawsze lubię pokazać na przykład na social media, jak Syria była, jak dobrze wygląda, tak? Ja już tutaj mieszkam 2 lata, i naprawdę tak już czuję bardzo dobrze w Polsce, jakby już w Polsce, jak mój kraj. Ale chcę też zrobić coś dla Polski, na przykład współpracować i tak dalej. Tak, też z fundacjami. Mhm. Już jestem bardzo cierpliwy i z trudności bardzo dużo nauczyłem się. Ten człowiek musi być cierpliwy i w życiu jest nie zawsze co człowiek chce, on dostaje. Czasami jest coś dobrego, czasami jest coś złego. Ja jestem samodzielny. Jeżeli ja mam jakiś problem, już sam muszę rozwiązać. Na przykład, kiedy byłem w Syrii, na przykład jest moja rodzica albo przyjaciele, takie rzeczy. A tutaj nie, muszę sam to wszystko rozwiązać. To też było bardzo dobre dla mnie.
wcześnie nie myślałem o jutro. Tutaj już myślę o jutro. Jutro co będzie. Mam nadzieję, żeby trzymać tę wojnę w Syrii i będzie tam spokojna jak wcześniej. I żeby też uchodźcy wracają do Syrii i będziemy jeszcze raz budować nasz kraj, żeby będzie wyglądał ładniejszy niż wcześniej. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Jest możliwe.